Dzień dobry Państwu. W pierwszych słowach, jak zwykle, bardzo dziękuję za wszelkie oznaki życzliwości, za to, że Państwo te filmy oglądacie w gronie elitarnym, ale bym powiedział stałym. To jest bardzo miłe. Dziękuję za komentarze, dziękuję za inne formy wsparcia, za wpłaty na Buy Coffee. Bardzo to wszystko jest dla mnie cenne i miłe. Mam nadzieję, że to, co ja mówię, też dla Państwa jest, nawet jeżeli nie miłe, to przynajmniej w jakimś stopniu cenne. A dzisiaj znowu będzie o filmie. Dlatego, że udało mi się dzisiaj dotrzeć do kina Atlantic, chociaż wcale to nie było takie oczywiste ku mojemu zdziwieniu, ponieważ do kina Atlantic trudno się obecnie dostać. Tak jak do telewizji Republika, bo jak Państwo pewnie słyszeli, obok siedziby telewizji Republika rozpoczął się jakiś czas temu remont chodnika, chociaż normalnie chodników się w zimie nie remontuje, ale tym razem akurat w zimie tak wypadło, że ten remont jest tam się trudniej dostać. Ale też do kina Atlantyk się trudniej dostać z tego samego powodu. Tam jest jakaś wymiana właśnie nie wiem, czy nawierzchni, czy co coś innego się dzieje, ale do kina jest tylko taki wąski paseczek drogi zostawiony. Wygląda to z poziomu ulicy tak, jakby w ogóle tam nie było jak wejść, ale później się okazuje, że jednak można. Więc dotarłem do tego kina. Ludzi, tłum. A cóż to był za film? To już Państwo wiedzą z tytułu mojego dzisiejszego vloga. Film Biała Odwaga Marcina Koszałki. O tym filmie trochę prasa, również prawicowa, wcześniej pisała, dlatego że temat trudny. Ja może zacznę właśnie od tego, że przeczytam taki fragment z tygodnika Do Rzeczy, który już dawno ostrzegał, i to piórem często przeze mnie przywoływanego Rafała Ziemkiewicza, że daje się pieniądze na takie produkcje antypolskie, więc stwierdziłem, że pójdę zmierzę w jakiejś skali antypolskości, ile temu filmowi dam. No a przy okazji zobaczę, czy jest coś wart artystycznie. Na początku marca do polskich kin wchodzi film Biała Odwaga. Produkcja już budzi poważne kontrowersje. Do Rzeczy ostrzegało, że za pieniądze polskich podatników wybiela się niemieckich kolaborantów. Produkcja kosztowała aż 16 milionów złotych. To bardzo dużo jak na polskie warunki. W grudniu 2020 Polski Instytut Sztuki Filmowej przyznał na Białą Odwagę dofinansowanie. Później jest opis filmu i właśnie tam są jakieś cytaty obecne i jakieś starsze wypowiedzi, że reżyser tam mówił, że to odkrył, interesując się górami, odkrył taki trudny temat. Górale są naszym produktem eksportowym, więc o tym się mało mówi. A tu duża grupa po prostu zdradziła. Z drugiej strony też tam producent opowiadał, że no jak się w to wszystko wgryzał, to wyszło, że no to wcale nie była taka zdrada, tylko obrona bardziej jakiejś tam tkanki, substancji ludzkiej, prawda? Więc trudno tak jednoznacznie oceniać. No więc pojawiły się takie obawy, że to będzie film, który będzie wybielał okupantów, może nawet jakoś tam usprawiedliwiał zdradę. Tak więc ogólnie sporo tych obaw się pojawiło. Obejrzałem film, jakby uzbrojony w te obawy. Zacznę od tego, że film mi się podobał, nie będę oszukiwał. Był całkiem nieźle zrobiony, chociaż były tam sceny, na które nie mogłem patrzeć, i to nie jest z przyczyn historyczno-politycznych, ale po prostu dlatego, że we mnie pewien niepokój budzą wysokości, a już ludzie na jakichś wysokościach wspinający się bez zabezpieczeń, to już nie jest to dla mnie do oglądania. A w tym filmie tego było mnóstwo, bo tam mnóstwo faktycznie pięknych scen górskich, ale też różne wspinaczki. Film, jak już wiadomo, ze streszczeń jest historią na początku z takiego sporu rodzinnego, sporu między braćmi, jakieś wymuszone małżeństwo, dziewczyna rodzi syna brata drugiego, będąc żoną brata pierwszego, albo odwrotnie. Później ten brat, jak wystawiony do wiatru przez rodzinne interesy, szuka pociechy w krakowskiej bohemie. Tam spotyka Niemca, który się wspina po górach, i ten Niemiec mu wykłada swoją teorię, że górale to jest inny zupełnie naród. No jak wybucha wojna, to właśnie dzięki tym koneksjom on zostaje takim góralskim przywódcą. Więc to na pewno góralom, że to będzie kiepsko oglądać, chociaż do tej na przykład znany góralski, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, czy lider opinii, czy on aspirujący do tej roli, bo to wiadomo, że jest postać kontrowersyjna, ale pan Sebastian Pitoń już właśnie dosyć podobną wersję wydarzeń przedstawia, mówiąc, że to była taka obrona tej, on mówi wprost, że obrona substancji ludzkiej, ponieważ górale zostali w jakimś stopniu zostawieni sami sobie. Nie wiem, nie będę wchodził w tą ocenę historyczną, możliwe, że ktoś masa w komentarzach będzie chciał o tym mówić, natomiast ja skupię się na samym filmie. Wydaje mi się, że nawet jeżeli nie taka była do końca intencja twórców,
No to też ważne jest nasze nastawienie, dlatego że my możemy zawsze narzekać, że film jest nie taki, że jest to zakłamywanie historii, że zawsze można lepiej i że nie robi się dobrych filmów patriotycznych, ale z drugiej strony z filmów zrobionych dobrze, a nawet niekoniecznie po naszej myśli, czasami można coś wyciągnąć dla nas i próbować jakoś ustawić po swojemu i moim zdaniem to jest właśnie taka sytuacja. Dlatego że w tym filmie widzimy, że ci górale wcale nie jednolici. To nie jest tak, że tam wszyscy są pokazani jako zdrajcy. Tak, może ktoś inny pokazał, że większy po bohaterami. To jest pokazane w miarę symetrycznie. Widać, są takie dramatyczne konflikty między rodzinami, między rodami, więc no, to jest na pewno dla twórcy ciekawe tworzywo. Ale z drugiej strony też ja bym na to patrzył tak, że tutaj widać, że ci, którzy zdradzili Polskę z różnych motywacji, czasami całkiem, nie wiem, jakiegoś sentymentu, poczucia braku identyfikacji z Polską. Czasami to były motywy wyższe, czasami niższe, ale ci ludzie na tym wyszli źle, więc ja bym na to patrzył tak, że można trochę przewrotnie ten film potraktować jako takie ostrzeżenie wręcz dla tych środowisk, które chciałyby w imię jakiejś źle pojętej autonomii nawiązywać współpracę z Niemcami, bo wychodzi się na tym źle. Niemcy w tym filmie nie są pokazani zbyt dobrze. Owszem, tutaj mamy mało scen jakiejś dramatycznej brutalności, czy jakiejś po prostu rzezi ze strony Niemców. Mamy parę razy ujęcia ofiar i egzekucji niemieckich. Mamy też egzekucje wykonywane przez Polaków. No to jest po prostu obraz wojny. Ale mamy gdzieś poza kadrem, bardziej w wypowiedziach zasugerowane to okrucieństwo. Mamy mnóstwo ujęć eugenicznych niemieckich badań, w cudzysłowie naukowych, no tak naprawdę po prostu wiemy, jakie to były badania oparte na jakichś doktrynach skrajnie rasistowskich. No do tego ci Niemcy, czy też jakby chciano ładnie powiedzieć naziści, mówią w tym filmie po niemiecku. Dzięki temu, że tutaj twórcy zadbali o tą wierność językową, górale mówią po góralsku i z tego, co się wczytałem, to jest to dosyć wiernie oddana gwara góralska czasów Polski międzywojennej, więc tutaj to zasługuje na szacunek. No ale Niemcy z kolei, i to ten powiedzmy średni, bo trudno go nazwać dobrym Niemcem, ten naukowiec, on się po prostu zaprzyjaźnia z jednym z tych braci, może to go czyni trochę lepszym z punktu widzenia całej intrygi, ale Niemcy tutaj wszyscy mówią po niemiecku, więc to już jest pewien sygnał, kto jest dobry, kto jest zły, bo po prostu widać, jak to się zachowuje, więc ci Niemcy przez sam fakt używania języka niemieckiego pozostają Niemcami, a nie stają się jakimiś enigmatycznymi nazistami z kosmosu. Postawy są takie bardziej motywowane czasami jakimiś właśnie zwykłymi, nie wiem, interesami, często chciwością, ale to jest dosyć wiarygodne. Zdjęcia w tym filmie są piękne, to trzeba przyznać. Właśnie te ujęcia gór, ujęcia wspinaczek, dramatyczne ujęcia lawin, więc ja też myślę, że no wiem, że są fanatycy gór, którzy też lubią filmy o górach, i dla nich ten film może być wartością poza tą sferą historyczną. Natomiast jeżeli chodzi o te nasze uwagi strony konserwatywnej, patriotycznej, przywiązującej wagę do wierności faktom historycznym, a z drugiej strony chcącym pokazywać tą polską narrację historyczną, uprawiać polską politykę historyczną za pomocą filmu, to ten film nie jest, wbrew temu, co by wynikało z tych publikacji, do rzeczy zupełnie dla tego dzieła stracone, dlatego że tak, w przypadku filmu, o którym opowiadałem wcześniej, czyli filmu Cudowny Chłopak Biały Ptak, po prostu trzeba pamiętać jakby tym, co my już wiemy wyjściowo, dzielić się tą wiedzą, jeżeli spotykamy kogoś, kto idzie na ten film, a nie zna faktów, to nie jest film niebezpieczny pod kątem zakłamywania historii. Tak przynajmniej uważam. To jest film po prostu bardzo ciekawy artystycznie. Temat na pewno ciekawy dla twórcy, więc no, trudno mieć pretensje do twórców, że sięga po temat, który jest wdzięczny. Czyli temat z jednej strony wierności i zdrady, ale też temat jakiejś waśni rodzinnych. Więc ja bym nie miał tutaj jakichś większych uwag do tego, jakie były motywacje twórców, czy to faktycznie było, bo sami zwróćcie uwagę, że to jest trochę sprzeczne to co mówią w tych drobnych cytatach, które przywołałem twórcy filmu, dlatego że albo jest to demitologizacja górali, naszego towaru wręcz eksportowego, że pokazujemy, że to byli ludzie źli i zdrajcy, albo wręcz przeciwnie, pokazujemy, że byli to po prostu ludzie, którzy się w złej sytuacji historycznej, w jakiej się znaleźli, próbowali bronić tak, jak to było dla nich możliwe, i nie możemy wtedy ich potępiać. Więc no, tutaj jest duża sprzeczność.
Myślę, że każdy wyniesie z tego to, co będzie chciał, ale właśnie ten film daje pole do jakiejś dyskusji, interpretacji, może zainteresowania tematem, ale przy okazji jest właśnie ostrzeżeniem, że jeżeli dzisiaj mielibyśmy, a to nie trudno sobie wyobrazić, jakąś grupę, która nagle w sytuacji, nie wiem, jakiegoś konfliktu zbrojnego czy globalnego chciała oddzielać się od tego większego żywiołu polskiego i współpracować z agresorem czy też okupantem w imię tej autonomii swojej, no to jest ostrzeżenie z jednej strony dla Polaków jako takich, że dosyć łatwo jest pewne lokalne animozje rozgrywać przeciwko Polsce, ale z drugiej strony jest to też ostrzeżenie dla tych, którzy szukaliby takiej drogi do autonomii, że takie przygody i takie eksperymenty nie kończą się dobrze. I z tą myślą Państwa zostawiam. Nie wiem, to nie wiem, czy na ten film też będą szkoły, będą ciągać młodzież, ale jeżeli Państwo by chcieli ten film obejrzeć, no to moim zdaniem przeciwwskazań nie ma. Oczywiście właśnie pod warunkiem, że uzupełnimy to sobie jakąś własną wiedzą, lekturą, ewentualnie też refleksją. Tyle. Ja nie żałuję, że na tym filmie byłem i to nie tylko dlatego, że cenię sobie w kinie ładne zdjęcia i pięknie pokazane krajobrazy, ale mówię, to też jest pewna wartość. Film jest w porządku i niezależnie od tego, jakie intencje przyświecały twórcom, nie uważam, żeby był to film antypolski. Dziękuję za uwagę.